Siema, z tej strony Lejmo, to jest kolejny odcinek z One Shota. Sprawdźmy, czym będzie różnić się ten sen od poprzedniego. Znowu jesteśmy na polu zboża. Pobiegliśmy do miasta. Miałem kolejny sen. Też go widziałeś? Tak. Byłem na wielkim polu, takim jak w ostatnim śnie. I zobaczyłem moją wioskę. Ale potem się obudziłem. Chyba ten świat nie ma czegoś takiego. W sensie wielkich pszenicznych pól. Widzę duże rośliny. Co ja robię w ogóle ze swoim życiem? Jedyne większe rośliny, które tutaj widziałem, to jakieś dziwne drzewa. I te kulki mchu latające, unoszące się w wodzie. Czy mech to roślina? Widziałeś kiedyś pole pszeniczne? Pole ze zbożem wcześniej? Tak. Są ładne, nieprawdaż? To zależy, gdzie są umiejscowione. I jak są zadbane. To wokół mojej wioski rozciąga się nawet mile. Rośliny są naprawdę wysokie, czasami nie mogę przez nie zobaczyć. Kiedy jest wiecznie, wiatr potrafi na nim robić fale. Jest jak ocean jedzenia. No czekaj, ale w oceanach też jest normalne jedzenie. Jak ryby albo kraby. No, nigdy właściwie nie byłem przy prawdziwym oceanie do teraz. I've been to the ocean. Świetnie. Ja widziałem go tylko w telewizji wcześniej. Nigdy wcześniej nie myślałem, że będę mógł przepłynąć łódką przez jeden. Woda w domu nie ma takich świecących rzeczy, tak jak tutaj. Ale myślę, że to dlatego, że ten świat jest już wystarczająco tak ciemny. Wiesz, bałem się kiedyś ciemności. Teraz ciężko to sobie wyobrazić po spędzeniu tylu czasu tutaj. Ale nie tak dawno nie mogłem nawet usnąć bez lampki. It's good you got over that. No, pewnie. W końcu nie wytrzymałbym tutaj tyle czasu. W końcu chodziłem ze słońcem, więc nie jest aż tak źle. I nie czuję się aż tak przestraszony. Nie boję się, kiedy ty mnie prowadzisz, więc dzięki. Chyba powinniśmy już iść. Czy mi się przechwytuje kursor? Chyba nie. Dobra, wracam do gierki. Jak wyjdę oczywiście. I teraz przejdziemy się do tego chłopa na tym polu, Do pasterza, o to mi chodzi. Mamy wolne ręce, a mieliśmy mu pomóc, więc może da on nam coś ciekawego. Witaj. O, widzę, że masz już wolne ręce. Tak, chcę pomóc ci ze stadem. Dostaniesz świetną nagrodę, tak. Co to jest peninsula? A, na południe jest półwysep zamieszkany przez moje parany. Wszystkie stoją w niefortunnych miejscach. Musisz je przenieść na ten ciemniejszy mech. Jeśli utkniesz, zadzwoń w dzwonek i one wszystkie wrócą do swoich oryginalnych pozycji. Powodzenia.
Chwila. Półwysep. Czyli to muszę tu zrobić. Chwila. To... Przesuń się. Ja się tu... chwila. Zaraz, to trzeba zrobić mądrze. Tu jest chyba... A nie, on jest na tym, na wal... Nie na wazonie, tylko... Na wazie, chwila. Jedziemy tutaj. Na spokojnie. Na spokojnie, już zepsułem. Chwila, mogę ring bell? Mogę. Tak. Chwila, jak ja to zrobiłem wcześniej? To dalej. Ty jedziesz w dół. Chwila, to znaczy, że ciebie muszę przesunąć z powrotem tutaj. Ty na 100% jedziesz w dół. Jakoś muszę to zrobić... Chwila. Jakoś to muszę zrobić tak, żeby... nie utknąć. Tutaj i... Okej. Czyli udało mi się to zrobić, nie musiałem stąd wychodzić. Świetnie się sprawdziłeś. W zamian... weź ten zwój wełny, czy coś takiego. Dzięki. Tylko jaki jest mój cel tutaj? Chwila, muszę wrócić po słońce. To na pewno. Zaraz, chwila, ona chciała, żeby było jej ciepło. Trochę słabo. Światło... nie wyszło. Się skończyło, coś takiego, zgasło. Czy wiesz, co się stało? Nie, ale się domyślam. Co zrobisz? Znowu się zapaliło? Okej, na spokojnie. Myślałem, że coś z tym płomyczkiem trzeba będzie zrobić. She's gone. Jest coś tu na ziemi. Kernel of corn? Zbieram jakieś rzeczy, ale nie wiem do czego. Chwila, długopis miałem zrobić. Żeby dostać się do schronienia. Znaczy zrobić albo... Mamy pióro. Zaczyna wyglądać coraz lepiej. Tylko muszę się teraz tam dostać. Przypomnieć sobie. Gdzie to było? Tuż obok. Hej. Chwila. Ekwipunek. Feather. Nasiono. Nie wiem, komu miałbym dać to nasiono, ale wezmę to do łapy. Znalazłem coś, czym mogę... No, mam pióro. Może to nie jest to. Czyli co ja teraz mogę zrobić? Czy ja mam to z czymś skraftować?
Chwila, zaraz. Potrzebuję atramentu, żeby pisać biurem. Stop, nie chciałem nic ze sobą łączyć. Idziesz do miasta, nieprawdaż? Byłem tam, zrobiłem coś. Za bardzo sztuczny, wiesz? To miejsce wcale nie staje się większe z tymi podwyższającymi się poziomem wody. Może miasto nie jest aż tak złe. Myślałem, że coś mi powiesz, tak mówiąc szczerze. Zaraz, do niego mogę przyjść. Cześć, chcesz się z czymś zatradować? Zaraz, muszę to... Stop. Wyjdź. It's kind of useless. Możemy mu dać wełnę. Wełna? Fine vial of... I'm not sure what this is. Fabric dye! Tak! Take the offer! Pleasure doing business. Mamy czym pisać. Genialne. Teraz muszę dojść do tego miejsca, w którym jest ten wielki robot. A co nie było tuż obok? Żebym znowu się nie gubił. Nie, to jest gdzie indziej. Jasna cholera. Tu jest przejście dalej. O! Hej! Zauważyliśmy, że tędy przechodziłeś. Więc stwierdziliśmy, że się dołączymy. O! To jest całkowicie nowe miejsce. Nie było mnie tu wcześniej. Ryba. Okej, chyba niewiele tu znajdę, chyba że wejdę tu. Wszystko zalane. I znowu jakaś przepaść. Wygląda na to, że to dokądś kiedyś prowadziło. Święte... Sacred Grounds. Święte ziemie. Zmieniło trochę czasu, od kiedy tam ostatnio byliśmy. Nie mamy teraz jak tam się dostać, pamiętasz? Nikt z nas nie potrafi pływać i nie mam żadnej łódki. Czym są święcone ziemie? Czy tam święte? To miejsce, gdzie ludzie są chowani. Czasami idziemy tam odwiedzić mamę. Jej grób. Czekaj, jak się tam dostajecie? Tu mówiliście, że nie macie łódki. Nasz przyjaciel nam pomaga. Ma jakąś maszynę, która pozwala mu lecieć. Czasami nas zabiera. Ale tak jak właśnie miałem powiedzieć, że nie widzieliśmy go od jakiegoś czasu. Ciekawe, kiedy wróci. Chciałabym zobaczyć mamę z powrotem. O, Cialula, wracajmy już. Ja chyba nie umiem pływać, także to też niewiele mi daje. Ale to jest jakieś miejsce, do którego pewnie można się w jakiś sekretny sposób dostać, ale ja nie wiem w jaki i za mało szukam. Okej, jakimś cudem znalazłem się w odpowiednim miejscu. S. Bottle of dye, feather. You can use the feather as a pen. Widziałem to w książce raz. Niesamowite. Tak, znalazłem. Mam coś, czym mogę pisać. Zapisz tutaj swoje imię.
Powodzenia. Co to oznacza? Jakieś nowe miejsce. Okej, tu się nie mogę dostać, jest tylko jedna droga. No i ciul. Dobra, może lepiej nie wchodźmy z tym w interakcję. Chyba nawet się nie da. Okej, to się zaczyna robić dziwne. To jest bardzo dziwne. Czyli dostaliśmy się do miasta. Wow. I tu światło jest w każdym rejonie światło jest inne. Tam było w pierwszym na pustkowiach było niebieskie, tu było zielone. Chyba. A tutaj jest czerwone. A, słońce. Witaj, Mesjaszu. Zawsze zapomniałem, co to znaczy. Witaj w schronieniu. Czy rozumiesz, co musisz tutaj zrobić? Mam dojść do wieży, prawda? Już ją widzę. Muszę być dosyć blisko. Gdzie jest wejście? Na powierzchni. A, spójrz w dół. O, jesteśmy całkiem wysoko. Będę musiał zejść przez mnóstwo schodów. Albo znaleźć. Elevator, ja zawsze zapominam słów. Winda. Jednakże. Wieża jest świętym miejscem. Znalezienie wejścia może być łatwe, ale to nie będzie wystarczające. Co masz na myśli? Kiedy już dotrzesz do powierzchni, odwiedź bibliotekę. Okej, dziękuję. Powodzenia. Okej. The Bear of Sacred Kernel. Okej, czyli muszę kogoś znaleźć. O, będę musiał przejść przez dużą ilość schodów. Come on. Zadziałaj już, ha? Huh? Co to było? Tu jest strzałka, nie wiem, czy chcę za nią podążać. Co? Są dwie strzałki. Czemu nie działasz? Myślę, że ktoś potrzebuje pomocy. Dobra, od lewej do prawej możemy przejść. Okej. A, on się zawraca sam, rozumiem. Hello? Jestem zbyt zajęta. Ej, przepraszam? Wow! Ty jesteś ty! Ach, Jesus, nie myślałem, że wbiegnę. To jest strasznie niezręczne. Czy mogę jakkolwiek ci pomóc? Tak, proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jak dostać się na powierzchnię, w sensie w dół. Zbałem się, że właśnie to powiesz. Teraz ta winda to jedyny punkt, którym można dostać się na powierzchnię, ale... spójrz tylko na nią. Wygląda jak winda. To nie jest tak, że nie masz racji, nie jesteś w błędzie. Spójrz na panel z przyciskami. Nie ma żadnych przycisków. To jest problem. Zazwyczaj jest tutaj wielki przycisk, który mówi ziemia.
Wiesz, bo zabieracie na ziemię. Ale teraz został wyrwany albo coś. Próbowałem znaleźć go wszędzie, ale nigdzie go nie było. Może eksplodował? Czy myślisz, że będziemy musieli zrobić nowy? Co? Jak? Znajdzie się jakiś sposób. Czy myślisz, że będziesz w stanie zrobić ten przycisk? Zresztą... Nie naciskam. Ja po prostu będę trzymać się mojego oryginalnego planu. Czas kopnąć drzwi z powrotem. Moja stopa mnie boli. Okej, więc mogę spróbować się przejść gdzieś. Jak pójdę w lewo, to dojdę do jakiejś zagadki. Pewnie wszystko się psuje. Strasznie. Ten widok jest ładny. Chciałbym znaleźć łóżko tak już na zapas. Ze względu na to, że... Nie chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś giga długi. Okej, zamknięte. Zamknięte, a to będzie otwarte. Witaj, robocie. Czy jesteś intruzem? Ponieważ jeśli jesteś ja, model I8X, tak, security bot, nie musisz mnie raportować. Przepraszam, po prostu wszedłem, bo drzwi były odblokowane. Czy chcesz, żebym wyszedł? Skanowanie w poszukiwaniu podejrzanej aktywności. Znalezione 0. Myślę, że jak dopóki nie zrobię nic złego. Jest komputer, który podpowie mi, co mam zrobić. Jest wyłączony. Możesz go włączyć? Proszę. Nie widzę tu nic. Chyba, że to jest... Nie, tu nie ma przejścia do kolejnego pokoju. Landscape. Obraz z jakimś widokiem. Ktoś tu żyje. Nie możemy spać w jego łóżku. Komputer jest wyłączony, co oznacza, że... Musimy pójść gdzieś indziej. Hej, może najpierw z tobą pogadam. Trzy kropki. No, dobra, może nie trzy, ale jednak dużo kropek. To wielki pluszak, pingwin. Hello. Witaj, pingwinie. Pewnie trzeba będzie do niego przyjść. Kiedyś tam. Któreś z tych drzwi będzie jeszcze zablokowane, jestem tego pewny. Witaj, kolejny komputer. Moich rodziców tak jakby nigdy nie ma w domu. Ale przyzwyczaiłem się do tego. Poza tym mam jakiś tam model robota, który... Jest moim towarzyszem. Nadal czasami mówi dziwnie, ale okej. Nauczy się. Jeżeli będę naprawdę ciężko pracować, może nawet kiedyś go czy tam ją oswoję. Cały czas słyszę to słowo. Co, oswoić? Mhm. Nikt nie powiedział mi jeszcze, co to znaczy. To rzecz robotów. No, naprawdę nie mogę tego wytłumaczyć. Ach. Kompa mi nie włączysz, który mi podpowie. Znowu coś zrobi z moim... Z moimi rzeczami. Znowu barany. Przeprowadziłem się tu z Glen. Rzeczy tak dziwnie działają w mieście. Byłeś w Glen, prawda? Tak. Wszystko jest tam takie zielone. Naprawdę mi tego brakuje. No i sąsiad dał mi trochę roślin, żeby mnie pocieszyć, ale...
Powinienem mieć jakiś kaganiec dla Betsy. To mi nic nie daje. Rumba. Nie jestem pewien, co to jest. To jest jak samochód. To jest głupie, ale nie chcę tego robić. Ta gra jest zbyt poważna. Naprawdę nie chciałem tego zrobić. Kolejny komputer, który jest wyłączony. A mogę jeszcze raz spróbować? Przejedźmy się na nim. Co? Do it. To się zaraz popsuje. A mogę tym wyjechać z mieszkania? Byłoby to co najmniej śmieszne. To było fajne. Blokowano osiągnięcie. Czyli osiągnięcia w tej grze są za jakieś poboczne rzeczy, które nie zawsze mogą wyglądać jak coś dobrego. Okej, czy to jest niewyrośnięte, to jest wyrośnięte. Witaj, zielarzu. Witaj. Masz dużo roślin. Tak, wszystkie z nich sam wyrosłem. Zapytaj mnie o nie, jeśli chcesz. Może się zapytam, ale na razie chciałem, tak jak mówię, zwiedzam bardziej niż robię coś konkretnego. Okej, czyli teraz przejdziemy na drugi korytarz, albo zejdziemy... Wow! To jest jakieś większe mieszkanie. Hej. Witaj. Jesteś Mesjaszem? Tak. Podoba mi się twój szalik. Dziękuję. Mała go dla mnie zrobiła. Powiedz jej, że lubię jej robotę na drutach. Zrobię to, kiedy znowu ją zobaczę. Świecące coś. Ma na sobie magnesy. Może się przydadzą? Mam nadzieję, że nikt ci nie obrazi, jakie weźmiemy. Tam jest ekspres do kawy, ale było jeszcze jedno miejsce, do którego chciałem się udać, a mianowicie tutaj. Łazienki. Chciałem zobaczyć, co jest tutaj. Nożyce? Na tym, na kupce włosów? Chyba nikt też nie będzie potrzebował, więc możemy je wziąć. Ktoś tu chyba się nieźle bawił. Tutaj chyba już nic nie znajdę. Tu jest jeszcze przejście. Czyli są zamknięte od środka. Tam nie mogę przejść, to będzie potrzebna jakaś zagadka. A, no tak, tu jest nawet nie ma przejścia. Jest i łóżko. Dobra. Jestem troszeczkę zmęczony chodzeniem. Tak, i możesz się przespać. Pozwalam ci, jestem twoim bogiem. To tyle na razie. Trzymajcie się do następnego, możliwe, że gra się kończy, także no, choć szkoda, bo jest bardzo fajna. Ale no, może będzie to jakaś szybka seria, którą wstawię całą od razu. Dobra, to tyle, trzymajcie się do następnego, na razie.